Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, to proście cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. To są słowa Jezusa z przypowieści, z opowieści o winnym krzewie i o latoroślach, które powinny być w ten winny krzew wszczepione, czyli o nas. Tak naprawdę to spełni się. W oryginale greckim oddane jest, czy można by oddać za pomocą trochę innego słowa. Otóż w oryginale greckim Ewangelii Janowej słyszymy, czy czytamy takie słowo genesetai, to znaczy tak naprawdę stanie się bądź zrodzi się. Wszystko, o co prosicie, stanie się wam bądź zrodzi się wam. To jest od greckiego genesis, czyli początek. I tak naprawdę ciekawe jest to, że tym słowem początek albo właśnie stawanie się, czy też zrodzenie jest, to słowo występuje zarówno w Ewangelii Janowej, wtedy, kiedy Jezus mówi o tym, że świat stał się przez słowo, jak i wtedy, kiedy Ewangelia Mateuszowa opowiada o narodzeniu Jezusa. Wszędzie tam występuje to słowo, bądź jego pochodne. I to jest ciekawe bardzo, że kiedy Jezus mówi o tym, że będziemy wszczepieni w winny krzew i będziemy usilnie prosić o to, co chcemy otrzymać, to również wówczas to nam się stanie bądź zrodzi. To stawanie się naszej prośby jest mocniejsze niż spełnienie, dlatego że spełnienie zakłada jakiś proces, jakieś złożenie okoliczności, jakieś wydarzenia, które ostatecznie jak gdyby układają się wedle naszej myśli. Natomiast stawanie się, to ten początek, rodzenie się zakłada jakąś radykalną nowość, jakiś cud, który jest odpowiedzią na naszą prośbę. Ale też to stawanie się, rodzenie ma w sobie jeszcze jedną rzecz ukrytą, to znaczy pewien ból procesu, który nieuchronnie musi nastąpić. I tak czasami jest z naszą prośbą, zanim ona stanie się nieuchronnie w naszym życiu, musi przejść przez pewien proces, który Jezus pokazuje jako taki proces wydarzenia się tej prośby w nas. Pamiętajmy więc, że Bóg chce sprawiać nasze prośby i one staną się bądź zrodzą, choć czasami wymaga to pewnego trudu rodzenia i procesu dojrzewania do tej prośby, który musimy przejść. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.